Ponieważ poprosili mnie fani na Facebooku i zaproponowali coś takiego, to pomyślałam, że dlaczego nie. Teraz spotykamy się na planie teledysku, który już niebawem pojawi się na YouTubie. Jest to piosenka, którą chcesz oddać hołd zmarłemu artyście Krzysztofowi Krawczykowi. Czy nie boisz się, że w obliczu tego wszystkiego, co się teraz dzieje w mediach i nie tylko, tych zarzutów, tej afery, po publikacji tej piosenki i teledysku mogą również tobie zarzucić, że próbujesz wybić się na śmierci Krzysztofa? Wiesz co, Karolinko, ja powiem tobie tak. Ja nie czytam tego, co wiesz, z racji mojego zawodu naprawdę nie czytam, nie żyję plotkami. Myślę, że ludzie, którzy mnie obserwują, znają, wiedzą, że jestem daleka od oceniania ludzi. Nie jestem skandalistką, nie jestem aferzystką, nie żyję plotkami, skandalami, nikogo nie oceniam. To po prostu wyszło tak bardzo naturalnie, bo tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o twórczość pana Krzysztofa, to od najmłodszych lat, no moja mama, co też nie jest tajemnicą, była wielką fanką pana Krzysztofa. Ponieważ poprosili mnie fani na Facebooku i zaproponowali coś takiego, to pomyślałam, że dlaczego nie. Jeżeli chodzi o teledysk, to dużo powiedziane, bo teledysk to ja kręciłam ostatnio do swojego najnowszego singla, który nagrałam we współpracy z Adamem Konkolem. To będzie to po prostu takie wideo, dlatego że YouTube rządzi się swoimi prawami i jakieś wideo musi być do piosenki. Czy wybić się, gdybym była debiutantem, gdybym chciała zaistnieć, nie wiem, w branży muzycznej, to mógłby ktoś tak powiedzieć, ale uważam, że w ogóle w takim momencie to chyba nawet byłoby nieelegancko tak mówić i myśleć.